Hej! Wiem, że długo czekaliście na taką prawdziwą, tłustą dupę maryny, gdyż wcześniej były tylko takie, no, różnego rodzaju wsady. Nie mamy czasu. Na początek super dowcip. Paweł i Łukasz jadą pick-upem, ten czarny potwór, wiecie. Kto prowadzi? Jak to kto? Kierowca lawety. Zobaczcie, teraz musimy jeździć takim plaszczakiem z przyczepą. Bo tam co jakiś czas, jak zwykle, zresztą coś się dzieje. W naszej nowej dupie marynie. Jesteśmy w naszej bazie. Czekamy na bardzo ważnych gości, bo robimy z nimi bardzo ważny projekt. Pewnie się niedługo dowiecie. Zresztą będziemy tu mieszkać z 5 dni, bo później znowu kolejni. Dzisiaj tłusta dupa maryny. Zacznijmy od rzeczy, które dostaliśmy najdawniej. Czyli pas od Strongholda. Pas taki... nie wiem, jak oni go nazywają, oporządzeniowy, chyba raczej nie, pas EDC. Jest to pas, który z podwójnej taśmy w pękocie tkanej jest zrobiony, z naszytą taśmą 1 mola. Ładnie, przyzwoicie zrobiony, ma kilka takich mankamentów, myślę, że niedługo już Stronghold to poprawi. Pierwsza sprawa jest to oczko z laminatu, które jest fajnym pomysłem, bo macie przy pasku oczko, natomiast jak chciałbym, a ja noszę nóż, w związku z tym noszę zapięcie z drugiej strony, więc to oczko wypada wtedy tak. Druga sprawa, tasiemka jest ciut za krótka, ta taśma mola, bo jest tylko do połowy, przydałoby się ją dociągnąć do samego końca rzepa, natomiast bardzo fajny, przystępny pas, jeśli chodzi o użytkowanie, nie wiem, ze 4 miesiące go mamy, cały czas go ciuramy, sprytna rzecz. Z kolejnych rzeczy udało nam się, pożyję sobie tutaj z Wami, udało nam się sprawdzić i testować rękawiczki firmy Hestra, szwedzkiej zresztą. Dwa modele, jeden taki roboczy, kowbojski, z skóry takiej, kurka, zapomniałem jaka to jest nazwa tej skóry, nielicowanej, nie? Czyli takiego, z nubuku takiego, nie? Świetnie się nim pracuje, klei się do siekiery, do różnych narzędzi, mega, natomiast jak zmokły, tragedia, nie chciałem długo wysnąć, ale bardzo fajna rzecz, przestawiamy się na takie rękawiczki, inne rzeczy, mechaniksy, nie mechaniksy, to są jednak rękawiczki, które służą, zawsze o tym mówimy, rzecz jest dedykowana, no, my wykorzystywaliśmy różne rzeczy, czy tam mechaniksy, czy na przykład nomeksy, no jednak, kurczę, powiem Wam, że rękawiczki do lasu, do pracy, to jednak rękawiczki do lasu. Tu mam taki model, tu mam model, którego wymyślił i opracował Johan Skullman, z którym się teraz widzieliśmy w Szwecji. No te to są, wiecie, taki pułkownik kawalerii amerykańskiej. Problem jest taki w tych rękawiczkach, drogie jak pierun, nie? Że Johan chyba nie nosi zegarka, bo jest to ciężkie do zrobienia. Poza tym mega rzecz, precyzja, działanie świetne, nie? Jak dbacie o takie rzeczy, jak kupicie raz takie rękawiczki, to są super, naprawdę na lata. Nie? Oczywiście za chwilę ktoś powie, jakiś, wiecie, Bogu ducha winny hejter, że takie same może kupić w markecie budowlanym. No, chodźcie w butach budowlanych, rękawiczkach budowlanych. Ja tylko pokazuję, że są takie rzeczy i są bardzo fajne. Nowością są też noże Mora, które też przywieźliśmy ze Szwecji. Kręciliśmy w materiał o tym. Tylko, że tam jest czysta prezentacja, czyli po prostu pokazaliśmy, że jest, że będziemy je niedługo mieli, że będziemy nimi dealować, nie? Natomiast za jakiś czas pokażemy, co w tym nożach się sprawdziło, co się nie sprawdziło. Garberg świetny. Pochewka zajebista, jak nie mory, nie? Naprawdę bardzo fajna. Niektórzy narzekają, że ma ten zatrzas, bo rzeczywiście otwarta w ten sposób, podobnie jak nasza pochewka do no naszego Mod 01, bez żadnego zapięcia, byłaby ciut bardziej ciekawa, nie? Nóż ten świetny. Pochewka drugiego typu, tworzywowa, ma kilka mankamentów. Czyli przede wszystkim brak jakiegokolwiek montażu. Niby tu możemy dopasować na mole różne, ale próbowałem i jest, no trzeba kombinować, nie mam w zestawie niczego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, można to gdzieś tu dokręcić, bo są otwory. Całość niestety trzyma tylko pasek rzepika, który można bardzo łatwo usunąć. To jest troszkę, można powiedzieć, problematyczne. Tak to wygląda. No i ten pasek, który zabezpiecza ten nóż, gdy zapiąłem to do oporządzenia,
i połaziłem z tym na strzelnicy cały dzień, to podczas wyciągania noża, gdy nóż był zapięty, z tyłu wiadomo, gdzieś wyciągam, później pracuję, chodzę, robię, a pasek robi tak. I wtedy jak chcę wsadzić tym nożem, to z reguły muszę drugie ręki używać, żeby pasek odsunąć i zabezpieczyć go, nie? Czyli jednak skórzana ciut lepsza, jeśli będziecie chcieli wybierać, nie? Drugą nowością jest... Duszę się. O! Mały nek do noszenia na szyi. Oczywiście głosy od razu były, że bez sensu, że w ogóle, że Mora można przecież... Słuchajcie, nie, no, jest firma Mora, która robi noże i ma maszyny za, wiecie, za kupę pieniędzy, więc chcą na czymś zarabiać, nie? Jak się komuś podoba, to niech się kupi, a jak się komuś nie podoba, to niech nie marudzi, nie? Bo Mora zawsze musiała być za 30 zł, nie? Pękaty, to jest i wada, i zaleta, dlatego że zaleta jest taka, że można go trzymać. Ktoś tam pytał, czy można go wsadzić odwrotnie. Można go wsadzić odwrotnie, ale po co, nie? To jest wystarczający chwyt tej grubości, tej długości do różnych delikatnych prac, nie? Za jakiś czas, gdy poużywamy, opowiemy o nim, nie? Pytacie cały czas w komentarzach, co z naszą linią buszkaw. Jak widać, cały czas nad tym pracujemy, bo powstanie produktu od rysunku, pomysłu do powstania to jest naprawdę długa droga. Czyli zawsze są jakieś takie niuansiki, typu tutaj za mało, tam za dużo. To jest kieszeń, którą używamy na szkoleniach już od dłuższego czasu. Kieszeń Essential Kit Bag, bardzo fajna rzecz do noszenia podstawowych rzeczy, w tym wody i na przykład jakichś takich tych naszych 10 rzeczy do przetrwania, o których zawsze mówimy. Nie? Torba, satchel, też cały czas testowana. Zobaczcie, tu mam drugą, model przed w ogóle, prototyp. Łukasz też ma chyba ze dwie. Cały czas to testujemy, sprawdzamy, wprowadzamy, także to jest cały czas, będzie, to dowiecie się o tym pierwszy, nie? Pokazuje, że to cały czas pracuje i cały czas to ulepszamy. Tak samo spodnie, które mam na sobie i kurtka, nie? Z kurtką niestety trzeba będzie troszkę poczekać i ze spodniami, bo tutaj kluczem jest materiał, na który wszyscy z udęknieniem czekają, już nie chcemy robić to ze zwykłej bawełny. Nie chwaląc się, powiem, że naprawdę kurtka robi robotę, nie? Ze spodniami jeszcze walczymy, tam troszkę pociąć, troszkę tutaj przedłużyć, ale kurtka, jestem mega zadowolony z tego produktu. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Będzie wtedy, kiedy będzie. No i ostatnią rzeczą jest Windrunner, czyli kurtka, która była nowością w tamtym roku w katalogu, w tamtym roku pojawiła się na Iwie. Jest to kurtka firmy Helicon, malutki windshield. Testowaliśmy to w Szwecji, testowaliśmy tutaj na szkoleniach. Bardzo fajnie działa, czyli leciutki nylonik, kieszeń jest integralna do zwinięcia, leciutki, cieniutki nylonik, który zabezpiecza przed wiatrem, ale też przed leciutkim deszczem, nie? Różnica jest taka, że wiele windshieldów jest zrobionych bardzo prosto. O kurczę, ciekawe, to nie słychać mnie. Proszę? Walę w mikrofon! Ale rozepnę i o, teraz nie będę walił w mikrofon. Jest mikrofon. Różnica jest taka, że to ma dwie pełne funkcjonalne kieszenie. Czyli to jest to wygodna kurtka, także do chodzenia cały czas w sytuacjach, kiedy wieje wiatr. Mamy takie windshieldy z Pertexu. No to jest taki typowy windshield, bez kaptura. Znaczy, no windshield powinien mieć kaptur, nie? Ale tamten jest bez kaptura. Jest to prosta kurtka, tylko z jedną kieszenią, w związku z tym bardzo mało funkcjonalna, żeby gdzieś ją założyć. A to jest, powiem Wam, że naprawdę sympatyczna rzecz, nie? Myślę, że to jeszcze opiszemy gdzieś, jakie to ma funkcjonalne rzeczy. Ktoś narzekał na wywieczniki, z których są zrobione siatki. No myślę, że to jest bez sensu, jeśli ktoś na to narzeka, dlatego że jednak to jest nylon. Podczas intensywnej pracy nie musimy mieć żadnych zamków, a siatka odprowadza. Przecież z reguły no, ręce mamy w ten sposób, nie? Krzesiwo. Też we współpracy z firmą Helicon. Też nad tym pracujemy, robimy. Ciekawostka będzie zupełnie inna, ten pręt będzie zupełnie inny. Nie będzie spał iskrami mega mocno. Natomiast sypie iskrami mocnymi. Ciekawe, czy słychać mnie. Czyli zobaczcie. Mocne, zawinięte iskry, które trzeba oczywiście wycelować, bo one teraz są wszędzie.
Natomiast w porównaniu do innych krzesiw, no, będzie można sobie naskrobać tych iskier i zrobić takiego fireballa, który da nam takiego mocnego strzała, nie? W sumie to tyle.